Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Dark Archon i dzisiaj będziemy lordami zła w grze War for the Overworld. Gra już startuje, zaraz powinna się pojawić na ekranie. W międzyczasie witam was bardzo serdecznie. Dajcie mi znać jak zwykle, będziecie moimi akustykami, jeżeli coś będzie nie tak z audio, bądź z wideo, bądź z czymkolwiek. Dziś wyszła aktualizacja 1.4 do War for the Overworld, która dodaje do gry nową kampanię o nazwie Heart of Gold. Wraz z całym szeregiem nowych rzeczy, jakichś nowych zaklęć, nowych jednostek i kto wie co tam jeszcze. Wyjdzie w praniu, mam nadzieję. Pierwsze oficjalne rozszerzenie do War for the Overworld. I mamy kampanię domyślną. Tutaj mamy zupełnie nową. Jest to najważniejsze chyba, jest to rozszerzenie darmowe dla wszystkich posiadaczy gry, którzy kupili wydanie pudełkowe, bądź wsparli grę na Kickstarterze, bądź ją bodajże preorderowali. Wszyscy inni mogą ją dokupić całkiem niedrogo, z tego co wiem. Dobra, przechodzimy od razu do gry. Chociaż chyba przydałoby się najpierw zobaczyć intro. Wow, Kerwin. Wielkie dzięki za suba. But now Festus, the volcanic land of House Magnanimous, stirs and rallies. The Duke of Festus wields the Heart of Gold to summon endless treasure. With this wealth, he could reconstruct the empire. Worse, rebuild it with golden bricks. The Heart of Gold lies deep beneath Mount Festus. Only the Colossus, a lost golden guardian of this land, can breach the vault. Find me the Colossus, and when Festus is on fire, the Heart of Gold will be yours. You do desire gold, don't you, Casita? No więc dobra. Okej, to zacznę od tego, żeby... Chociaż chyba w grze będzie ciszej, bo mam ściszone dźwięki do 50%. Prawdopodobnie po prostu nie działa w przerywniku filmowym, jedynym w grze. Ale w razie czego dawajcie mi znać, jeżeli w trakcie gry dalej będzie za głośno, to przyciszymy. Już wyjaśniam o co chodzi, pewnie będzie jakieś... No, tu jest zdecydowanie ciszej. This putrid steaming quagmire will be the site of our new beginning. The surprisingly clean Mandalf the Maroon Mandalf the Maroon and holds the stone we require to summon the Colossus. Więc tak, więc w podstawowej wersji gry, to jest rozszerzenie, w podstawce gramy jako zły władca lochu, który chce zniszczyć dobre imperium i podbić ich krainę. I gra się kończy na tym, że nam się to udaje. I w tym rozszerzeniu jest człowiek, który chce odbudować imperium jakimś artefaktem, który generuje nieskończone złoto. Welcome to Murkmud, Casita. Here you shall seize the summoning stone from Mandalf the Maroon and rid this fetid place of his presence. Only once we have the stone can we resurrect the Colossus, and only the Colossus can retrieve the Heart of Gold. Mandalf has cast a goodly charm upon this realm, preventing gateways forming from the underworld. Beast portals will also be ineffective. You must commandeer neutral units to your cause. Dzięki za spoiler, panie Archon. Nie wiem, czy to wielki spoiler, jeżeli całym celem gry jest zniszczenie tego imperium. Śmiga na Unity, tak, dlatego troszeczkę tnie, niestety. Co to jest? Wszystko jest złote. Dobra, nie wiem nawet od czego tutaj zacząć. Co to jest? Dobra. To tak,
to my musimy powstrzymać tego bardzo dobrego człowieka, który chce zreanimować dobre królestwo, po prostu go zabijając i przejmując ten jego artefakt, bo jesteśmy źli. Są jakieś jednostki. No i tak, parę słów wyjaśnienia co do gameplayu. Jest to następca Dungeon Keepera, o którym sporo mówiliśmy w zeszłym roku na Arn.eu, gdy ta gra pojawiła się w sklepach. Live ustawiłem na 30 klatek na sekundę bodajże, gra działa w 60. You found a neutral chamber. Put it to work in the foundry to build more sentinels. Spróbuję ogarnąć. Nie grałem od zeszłego roku. No ale zasady się zbyt wiele na pewno nie zmieniły. Najpierw potrzebujemy leża. Widzę, że wszystkie nasze jednostki są złote. Zgodnie z tym tematem przewodnim złota. Bardzo fajny pomysł. Nawet nasze serce lochu jest zrobione. Okay. I doubt he could defeat even an ailing rat. A fajny Grandalf. Proceed with utmost prejudice. Dobra. Z naszym zadaniem będzie zbudować nasz loch, zniszczyć przeciwnika i wyrwałbym laski, ale prawdopodobnie żadnych tutaj nie ma. Trochę gorzej. Dobra, mamy już gdzie spać, trzeba troszkę żarcia przygotować. You found a neutral chamber. Mam troszkę darmowych jednostek. Czy tu jest w ogóle jakiś sposób na przyzwanie jednostek? Co to jest? Jakiś artefakt do podniesienia. Czy uważam, że Unity to dobry silnik? Dobre dla amatorów, którzy nie mają czasu bądź chęci pisać w czymś lepszym. Na pewno upraszcza pisanie, ale od dłuższego czasu Unity jest strasznie problematyczne. Na przykład strasznie źle działa z jakiegoś powodu na PlayStation 4. Na PC-cie też nie jest jakoś super wydajny. Pobudujemy trochę komnat. Początek będzie troszkę wolny, bo muszę sobie poprzyzwyczajać się do interfejsu, poprzypominać sobie, jak się gra trochę. Ale spokojnie, ogarniemy. No i przygotowałem sobie nawet specjalny kielich, bo jestem dzisiaj panem zła. Mam taki strasznie mroczny, z wodą z kwiatków w środku. Najważniejsze będą oczywiście koszary. Zrobimy je tutaj. Tu jest dużo złota i tak musimy je wykopać. Będziemy mieć dużo miejsca na koszary. Tutaj, aha, bo tu jest ten łatwopalny obszar. To można wysadzić w powietrze i wszystko to wybuchnie wtedy. No ale tego jeszcze nie chcemy zrobić. Może was poczytam trochę. W trakcie jak oni sobie tutaj budują różne komnaty. Tu zrobimy archiwum. W archiwum odblokowujemy nowe rzeczy potem. Właśnie, miały być nowe ścieżki, tak? Teraz są... Co tu mamy za... Jest kupa nowych funkcji. Trochę mi zajmie ogarnianie tego wszystkiego. Jakbyś ci się łyso zrobiło, Archon. No nie? Ładnie mi? Dobra, mamy za dużo złota. Zawsze największy problem. Co to jest? To jakaś komnata. Siege Shrine. O, fajnie. Kapliczka, która pozwala nam niszczyć fortyfikację wroga szybciej. Przydatne. Tu mamy archiwum. Tu mamy miejsce pod koszary. Musiałoby się je trochę powiększyć. To jeszcze wytnę tutaj trochę więcej. This shrine empowers your workers, allowing them to destroy enemy fortified walls with ease. Dobra. Mamy Siege Shrine. Czy razem z dodatkiem autorzy poprawili jakieś błędy i problemy z kursorem? Bo ja wiem, ja nigdy nie miałem problemów z kursorem. Ogólnie grałem ostatni raz w grudniu zeszłego roku. I wtedy gra miała jeszcze sporo
problemów od tego czasu, takich mniejszych, nie jakichś wielkich game-breaking bugów. Od tego czasu wyszło 6 dużych aktualizacji. W sumie podobno wyszło 20 ileś łatek do gry. Więc zakładam, że większość takich mniejszych problemów jest poprawiona. Na przykład interfejs działa zupełnie inaczej, jest dużo lepiej opisany. Wcześniej były takie trochę placeholdery, a teraz jest wszystko ładnie opisane jak należy. Pozdro, Kusok. Cześć, wujku. Cześć, Nanax. Dobra. Ja tu mogę dobudować jeszcze kawałek tych koszar. 3 więcej stwory będą się mogły tutaj szkolić. Ile mamy tych stworów w ogóle? Mamy 3 chandery, 2 narlingów. Jeszcze... Beast Den nam się przyda. To generuje bestie specjalne. A to zrobimy gdzieś tu. Im większy Beast Den, tym lepiej, bo generuje więcej stworów wtedy. To jest dla tych z was, którzy grali w Dungeon Keepera kiedyś. Beast Den to jest taka zupełnie nowa mechanika w serii. To jest specjalne leże dla jednostek, które są bestiami. Te bestie są mniej inteligentne niż zwykłe stwory i nie mają wszystkich umiejętności zwykłych stworów, ale za to nie przyzywa ich się, one się generują w tym Beast Den. Więc jest to taki jakby zasób w tej grze, takie z niskim kosztem, dość słabe jednostki. Unclaim. To są bardzo fajne zaklęcia, których nie było w Dungeon Keeperze. Jest Unclaim, który pozwala oddać teren. Jest Annex, który pozwala zająć teren. I jest jeszcze opcja postawienia ściany w miejscu wykopanej ściany. I jest też specjalny rozkaz, który zabrania chochlikom zajmowania danego obszaru. To są super przydatne rzeczy, których brakowało w Dungeon Keeperze. Które pozwalają grać trochę bardziej taktycznie. A w Dungeon Keeperze, jak się otworzyło przejście do wroga, to już był koniec świata. Jest jakiś pierwszopoziomowy gościu. Pewnie będzie jakiś specjalny skrypt się odpalał. No, zróbmy tego Beast Dena. Potem jeszcze będziemy próbować... więc nie możemy tutaj zbudować Beast Dena. Dobra, to w to miejsce zrobimy Foundry, które chciałem zrobić. W tym Foundry będziemy mogli stworzyć potrzebne nam przedmioty do dalszej części planszy. Takie agra jak w Magic the Gathering, no mniej więcej. Ale widzę, że w tej kampanii zrobili taki trochę przekręt, że nie można tego używać. Z fajnym pomysłem, bo to urozmaica trochę rozgrywkę. Jest jakieś specjalne zaklęcie, które blokuje nas przed użyciem tego Beast Den. Dobrze, niech tak będzie. W sumie jest zakładka z rytuałami. No dobrze, gdzie są nasze chandery? No już tu jakiś pracuje, widzę wyraźnie. Co będziesz konstruował, gościu? Potrzebujemy... No potrzebujemy... Co to jest? Ember Riff, który przyzywa Ember Demona. Nam jest potrzebny... Po prostu bomba nam jest potrzebna. Underminer. Jeżeli tutaj postawimy Underminera i go zdetonujemy, to powinno wysadzić w powietrze wszystko to. Consider using the blood money spell, which turns captured enemies into mineable golden statues. Or you could always exploit a few of your Sentinels are soldiers of pure gold. Okej, sprawdzimy to. To jest też nowość. Tu wszystko się opiera o złoto, więc możemy budować strażników, którzy zamiast zdrowia są zasilani złotem, co jest bardzo ciekawe. The Sentinel is a mobile offensive or defensive minion. It doesn't require food or sleep, but will demand a hefty sum at payday. Once constructed, you can activate it manually, or it will activate automatically if an enemy approaches. To jest bardzo interesująca sprawa. Dobra, czekajcie. Tutaj sobie powiększymy obszar za pomocą skarbca. Będziemy potrzebowali najwyraźniej bardzo dużo złota w tej planszy. Alternatywnie, to aktywuje automatycznie, jeśli przeciwnik się zbliża.
Sentinels can be rallied separately with their own special flag. The vault will store your hard-earned gold when your dungeon core can no longer. Gra ma polskie tłumaczenie, ale niestety akurat dzisiaj próbowałem zmienić język na polski i okazało się, że polska wersja językowa nie jest już wspierana przez wydawcę. Polski wydawca nie chce tłumaczyć dalej gry, więc podstawowa wersja gry jest przetłumaczona, dodatek ma tylko tłumaczenie maszynowe. I napisałem dzisiaj do autorów, zapytałem: kochani autorzy, co tam się dzieje? Może ja wam przetłumaczę, albo znajdę kogoś do przetłumaczenia na polski, bo to w sumie trochę siara, że dodatek ma tłumaczenie maszynowe tylko. A oni na to, że planują wypuścić narzędzia do tłumaczenia i społecznościowo potłumaczyć na wiele nowych języków, więc w tym momencie nie bardzo im się opłaca. Więc niestety polscy fani muszą sobie radzić albo po angielsku, albo z tym tłumaczeniem maszynowym. Jest ten złoty strażnik. Dobra. To co robimy? Próbujemy go pokonać? Próbujemy tam wbić? Zobaczymy, co się dzieje? No chyba mamy już wszystko, co nam jest. Chociaż nie, przyda nam się jeszcze więzienie na pewno. Zróbmy jeszcze więzienie. W sumie nigdy nie wiadomo, co się będzie działo dalej. Czyli klasyczne podejście Lemu przy wydawaniu gier. To Lem wypuszczał? No to też się nie dziwię, szczerze mówiąc, jeżeli to Lem był dystrybutorem w wersji polskiej. Więc jest szansa, że ta polska wersja zostanie naprawiona przez społeczność. Ja sam prawdopodobnie się na to bym jednoosobowo nie pisał, ale jak będzie okazja społecznościowo potłumaczyć, to pewnie się dołączę. Dobra, uwaga, odpalam. Aha, miałem jeszcze zbudować. Nie myślę w ogóle. Miałem zbudować więzienie i nagle mi się zapomniało, że miałem zbudować więzienie. Jest mało złota. O. To wykopiemy więcej złota. Nie ma sprawy. Ogólnie z tego, co widziałem, to tutaj też coś jest, co tu jest? To spolszczenie War for the Overworld nie było jakieś nadzwyczajne, to oficjalne. Było bardzo dużo odniesień do Dungeon Keepera, których zabrakło potem w tym spolszczeniu. Tak jakby autorzy nigdy nie grali, więc nie wiem, po co się zabierali akurat za spolszczenie. Jeżeli wydawca nie miał bladego pojęcia o materiale źródłowym. Oprócz tego, War for the Overworld się bardzo poprawiło pod wieloma względami od premiery. Na przykład dodano wsparcie do workshopu i teraz można bez problemu dodawać mapki nowe do pobrania. I są setki nowych map do trybu wieloosobowego, do trybu jednoosobowego. Więc jest w co grać na pewno. Dobra, mamy więzienie, jeszcze sala tortur i możemy jechać. Jest sala tortur? Jest. No to dobrze, tak być powinno. Jak tam gra? Dodatek się na razie rozkręca, ledwo co zacząłem, szczerze mówiąc, więc ciężko mi powiedzieć. Wygląda ok na tym etapie. Zaraz zobaczymy, jak odpalimy naszą ofensywę i zobaczymy, co tam u naszego przeciwnika. Nie wiem na co liczyć, więc próbowałem się tak w miarę mocno dozbroić. Ale nie mamy w sumie żadnej bramy, więc nie mamy jak nowych jednostek pozyskać i tak. No dobra, skoro mamy wszystko, odpalam bombę i zobaczymy, co się stanie.
Jeżeli nie grałeś w Dungeon Keepera, to bez problemu możesz w War for the Overworld zacząć grać. Myślę, że nic nie stracisz. No oprócz tego, że paru taktyk będziesz się musiał nauczyć, których weterani używają. Ostatnio w jakiejś super promocji był War for the Overworld. W pudełku chyba za 20 czy 30 zł. Z tym rozszerzeniem. Moim zdaniem fantastyczna cena, tylko nie pamiętam, gdzie to widziałem. Ktoś tam postował u nas na forum. Czy War for the Overworld dorównuje Dungeon Keeperom? Ciężko mi wyrokować w takich kategoriach, bo to są troszeczkę inne gry. Dungeon Keepera moim zdaniem bardzo ciężko popić. Myślę, że jest bardzo blisko. To była pierwsza gra tego studia. War for the Overworld. I miejscami jest to widać mimo wszystko. O, kultysta, to nam się bardzo przyda. Można go do archiwum wrzucić. On zacznie badać różne rzeczy. Widać, że na przykład, że ten silnik nie jest jakoś nadzwyczajnie wydajny. Jest oparty na Unity. No, pewnie nie pomaga też fakt, że streamuje, więc to trochę obciąża dodatkowo. Ja postawiłem, to było w Empiku. Spoiler mówi. Może dalej jest w Empiku. Pudełeczko. Moim zdaniem warto, szczególnie w cenach, w jakich można kupić teraz tę grę, szczególnie dla fanów gatunku. Kampania jest fajna, multi jest fajne, wsparcie dla workshopu jest ok. Nie jest to najlepsza gra na świecie, niestety. Ale nadal bardzo się przyjemnie gra, przynajmniej mi jako fanowi cyklu. Pytanie brzmi, czy jak tutaj postawię... O, tu nie ma przejścia, tak? Nie ma przejścia ze żadnej strony. Jak postawię drewniany most, czy on się zjara? You've identified an artifact of workers activated to summon some permanent spirit workers. Ach, muszę... dobra, muszę odblokować kamienny most w takim... A nie, jest kamienny most. The stone bridge will allow you to claim tiles separated from your territory by lava or water. Teraz będziemy mogli dostać się do przeciwnika. Czy co, na wszelki wypadek zapiszę może. O, to jest bardzo dobry pomysł. Mam zapisy sprzed roku, super. Zapiszę grę, na wszelki wypadek coś zepsuł. Z poczucia humoru. Dungeon Keeper był już dość zabawny, tutaj jakoś drętwo. Ja po prostu bardzo wolno gram. Moim zdaniem poczucie humoru jest bardzo podobne do tego Keeperowego. Byłem zaklęciami go po prostu rozłupać. To chyba możemy się teraz przekopać po prostu. Ale... jest to zupełnie niepotrzebne w tej planszy, bo przeciwnik jest bardzo słaby. Ale postawimy tutaj bombę. A tutaj... tego strażnika, co to jest? Well of Souls. Stajemy tutaj strażnika, zobaczymy co się stanie. Chcę zobaczyć, jak on działa. Możemy sobie odblokować nowe rzeczy. Aha, ale widzę, że w tej mapie nie ma nic nowego do odblokowania, niestety. Dobra, budują tutaj tego strażnika nowego. Jest na 29, za 29,99 na Allegro pudełko też. Moim zdaniem naprawdę dobra cena jak na taką grę. Dobra, uwaga, lecimy. Zobaczymy co się stanie, jak ten strażnik się obudzi. Czy nam Gandalfa zabije. It is payday. Poszło. Mnie tak mocno pierdyknęło. Co, mogę go aktywować? Przeciwnicy nie chcą do nas podejść, ale jak tylko zobaczą naszych pracowników, robotników, to na pewno... Nawet na odległość go atakuje. Poza jego zasięgiem, cwanie, obudźmy go. Jest. Golden,
Ach, dobra, jest specjalne zaklęcie złota, którym możemy leczyć naszego... Tak jest, możemy płacić mu pieniędzmi, żeby go leczyć. Interesująca mechanika. Ciekawe, czy też zdobywa doświadczenie. Na to wygląda, tak. Powinien levelować normalnie. I mogę go pieniążkami z partnera leczyć. Tak długo jak masz pieniążki z partnera, to jest niezniszczalny najwyraźniej. Tak, dla mnie jest, bo ja mam pieniążki z partnera. Cześć Archon, zainspirowałem się pomysłem na famiklonowy automat. Niestety nie bardzo mam jak kliknąć w twój link w tym momencie. Chociaż, dobra, na szybko, nic się nie stanie. Zapauzuję na ułamek sekundy. No, żeby jeszcze się chciało zaznaczyć. Co budujesz, panie Teslo? O, proszę. Rozbierasz plejkę, tak? Podrabianą. Liczę na efekty. A, on też leveluje, więc to nie... nie najlepiej, że nasz przeciwnik też levele zbiera przez to, że nas atakuje. No, dobra. On jest jeden, a my mamy nieskończone zdrowie. I już po pokonaliśmy Grandalfa. I co dalej? O, był jakiś przekręt. Behold! I am Mandalf the Jasmine White. Who goes there? O, fuck, no tak, odrodził się jako Mandalf biały. O, cholera. Nie spodziewałem się tego, a powinienem. Nie. I now command the power of the magic missile. Find out where it is. Nie wierzę. Dobra. Musimy pokonać teraz Mandalfa Białego najwyraźniej. Chodźcie, niszcz się tam wam. Mandalf Biały. Czary mary Mandalf Biały. Nie działa. Działa tylko z szarem niestety. Rymowanka. Kopcie złocisze. Construct finished. Dobra. Mamy parę sekund spokoju chyba, że tędy się tam do niego dostać również. A postawię tutaj chochoła i sprawdzimy, gdzie to prowadzi. Co ty, Archon Władcy Pierścieni, nie oglądałeś? A, nawet czytałem. Dobra, tej też można brimstonem się tam przekopać chyba. Underminera postawić. I zobaczymy. No. Chociaż tu mamy o tyle dobrze, że jak przejdziemy tu i się przeciwnicy okażą zbyt silni, to mogę po prostu zburzyć most i nie przejdą. I problem z głowy wtedy jest. Dobrze. Następny artefakt znaleźliśmy, tak? Gdzieś tu. To go weźmiemy, czemu nie? Przyda się. Jakie już mam artefakty? Może coś przydatnego? Jeszcze jeden. Underlord, you must find out where Mandalf. No, darmowe 5 złotych. Tak, idziemy do Mandalfa. Destroy the gateways to limit Mandalf's movement. Rescue all neutral units in this map. Dobrze. Może Live X Heroesów 3? Nie byłoby to jeszcze nudniejsze od tego? Dobrze, Grandalf, spokojnie. Tu też coś jest. Co tu jest? Spirit Workers.
O kurczę. Chyba znalazłem przez przypadek Mandalfa. Ale dobrze. Has built his strength, toiling away in the foundry and garrison. Dobra, chyba go stąd zabiorę, on jeden sam sobie nie poradzi. Teraz jest silniejszy przeciwnik niż poprzednio. Ale jakbym tak podesłał ich wszystkich, żeby chociaż zniszczyli tego defensa tutaj, gdybyśmy byli bardzo do przodu. O, wracają. Dobra. Zmiana planu. Aha. Zmiana planów trochę by się przydała. Kurde, myślałem, że wszyscy wracają. Gdzie ty uciekasz? W którym kierunku? Kupię. Dobra, w sumie to mi się przypomniało, że w tej grze nie da się podnosić stworów spoza obszaru mojego. Spartoliłem trochę. A zapomniałem, że tutaj się nie da podnosić stworów. W polskiej wersji War for the Overworld jest tylko tłumaczenie tekstowe, bez dubbingu. Za to w angielskiej wersji językowej jest ten sam aktor, który brał udział w Dungeon Keeperze. Więc jest ciągłość zachowana. Nawrót gramytatywnie. Gramytatywnie straszna choroba. Niszczcie to szybciej. Tak kiepsko idzie. Dobra, jak się robiło Rally on Minions? Peace Band. Nie pamiętam, jak się przyzywało stwory z powrotem do... W zaklęciach jest recall, jest obey. Jakoś się chyba tak dało zrobić, nie? Żeby ich zabrać stamtąd. O, dobra. To nam musi wystarczyć na razie. No, zjaraj się, zjaraj się. On się tak nie jara. Za krasnolud. Squiggly Nushington się nazywa. Bardzo ładnie. Dobra, załatwiony, bo w więzieniu nam się właśnie... Przeciwnicy gotują. Wezmę tego na piątym levelu. Don't spew. Tylko siedź. Spróbujemy ich trochę pokonwertować. No nie da się ich tak. Trzeba ich karmić. Nanoprosiakami. Ja już nic nie pamiętam z tej gry. I grow tired, Casita. Find a way to extract the location of the summoning stone from Mandalf. Dobrze, dobrze. O kurde. Ile tu się dzieje za moimi plecami? Tu już poodkrywaliśmy połowę lochów w sumie. Co mamy jeszcze za zaklęcia? Artefakt doświadczenia. To się przyda. Artefakt złota. The Empire's High Guard is the pinnacle of their army. Strong in attack. Resistant in defense and insufferably arrogant. Let's hope your vault is brimming, Underlord. It is payday. Postawię tutaj, raz się żyje, postawię tutaj tego Underminera. Zobaczymy, co się stanie.
Tu jest jedna brama do zniszczenia. Construct complete. I zobaczymy. Powinno się dać w ten sposób przebiec aż tutaj. Tak na szybko. Zbudowałbym tu sentynela. I studnie dusz. I to powinno nam tu wystarczyć za defensa. Ile jest przewidzianych kopii tej gry na konkurs? Mam prawdopodobnie 3. Mam dwie pewne, które na 100% działają i trzecią, co do której nie jestem pewien. Ale też powinna działać, więc rozdam wszystkie 3 kody i przynajmniej 2 są na pełną wersję i dodatek. Niestety pan, który mi rozdawał kody z firmy, nie był pewien, do czego jest trzeci kod. Więc... O kurde. Przejmowaliśmy trochę komnat. W sumie mógłbym skorzystać z zaklęć, żeby poniszczyć troszkę przeciwników. No i raz. Zbyłem się wrogów tutaj. To by trzeba było zniszczyć. Tylko tu jest strasznie dużo tych konstruktów. Nie pamiętam, jak je zniszczyć najłatwiej. Jeszcze wszystkie są fortyfikowane. Co też nie pomaga. Jak najłatwiej rozwalić fortyfikację? To jest pytanie dnia. Kizak, pamiętasz, jak najłatwiej rozwalić fortyfikację? Kizak mnie nie słyszy. Jakie fortyfikacje? No, w War for the Overworld można budować takie fortyfikacje wokół pułapek i one mają osobne zdrowie i one strasznie wolno schodzą. Jeżeli dobrze pamiętam, to nie dało się tego inaczej niż po prostu zrobić wielki raj. Jakieś zaklęcie może. Shockwave. Throw units back. Magical meat. Cholera. No nic, to zbuduję może zamiast tego konstrukta Ember Demona. I on tam będzie nadgryzał cały czas te pułapki, aż się wreszcie zepsują. If the Ember Demon is destroyed, it will return back to its realm in an explosive inferno, then respawn through the rift after a short time. Trzeci kod na pewno działa i jest na coś, tylko nie wiem na co jest. Może ktoś będzie miał niespodziankę i dostanie coś innego. Rozdam te dwa pewne i powiem, że są pewne, i potem rozdam ten trzeci niepewny i powiem, że do końca nie wiem, co to. Spokojnie, zaraz do tego przejdziemy. Chciałbym przejść chociaż pierwszą misję i potem mogę myśleć, co dalej. Już niedługo. Ember Rift complete. Dobra, mamy Ember Rift i jest demon, ale idzie w złą stronę. Prawda jest jeszcze niezbudowane? As long as their rift remains. A, bo pewnie nie mogą miniony przejść dookoła. Tej Nyna, tak? Nie, mam mieć gruniokam? To mogę włączyć na chwilę. Jako... Każe mi włączyć gruniokam, czekajcie. Rozumiem, że grunie będą coś mlemały teraz. Znam go tu, niech będzie ładnie. Na razie śpią, więc nie mlemają. Co nie lubią? O, zawiesił mi się gruniokam. No, zaraz się powinien odblokować.
Czasem się tak wiesza, bo jest tani. Muszę więcej dinarów załadować w... Bo tu jest taka głupia brama. I ona ma strasznie dużo zdrowia, a ja mogę tutaj wykopać dziurę i w sumie na jedno wyjdzie. Jak to rozwalić to najłatwiej? Postawię under... Aha, nie mogę tu postawić, bo jest w środku komnaty. Your taverns have run out of micropiglets, Underlord. No tak, i trzeba nanoprosiaków do tawerny. Tu jest tawerna po prawej. Zrobimy tak. O. Skoro o Game Bad Devie teraz mowa, jak sądzisz, czy dwuosobowy zespół indie może stworzyć pełnoprawną grę AAA z grafiką nieustępującą dzisiejszym i dorównującą ogólnie jakością blockbustery? Nie wiem, a to jest w ogóle konieczne? Na pewno znalazłby się jakiś zaparty szaleniec, który by mógł coś takiego zrobić. To są ludzie, którzy robią całe animacje CGI na własną rękę w pojedynkę. Nie wiem czemu nie. No, udało się to rozwalić w miarę sprawnie. A tam wielki zły przeciwnik wyszedł. Tylko jest kwestia tego, czy ma to jakiś sens. Artysta chaosu. Kawie wręcz przeciwnie. Ścierają sobie pazurki naturalnie i nie mogą tego robić w dziczy, że tak to nazwę. Znaczy nie, na odwrót, w domu. Więc trzeba im obcinać pazurki, bo brakuje im kamieni do biegania i wszystkiego. Naturzy mają bardzo krótkie pazurki zazwyczaj. Znowu? Tak, zapomniałem zdjąć fajnie. Nie chcę jeść od ciebie. Nie chcę mleb? A nie chcę masz? Jak tylko mnie usłyszysz. No, mama myje. Chuckerson, właśnie używam teraz starego telefonu jako kamerki, dlatego jest taki brzydki. Oto się rozchodzi właśnie. Że to jest z kamerki i dlatego tak wygląda. Znaczy z telefonu. Czemu kie zaklina? Na Szczecin. Nie ogarniam, co tu się dzieje w ogóle. Za dużo się dzieje. Jestem chyba za stary na taki. Ale prawie zniszczyliśmy jedną z tych bram, którą mamy zniszczyć, więc jej. Good progress. Nie przecinasz im ząbków? Nie, do tego mają żarcie specjalne. Takie ziarenka, takie kolby podłużne, jak z prawej strony ekranu. Zabawki do gryzienia, jak po lewej stronie nie ekranu. I na tym sobie tępią zęby. Kup im kamień. Ale one tak umyślnie by na ten kamień nie wchodziły, żeby sobie trzeć paznokcie. One nie mają świadomości tego, że powinny. To się po prostu naturalnie dzieje. Zrobienie dobrej gry, wracając do poprzedniego tematu, w pojedynkę jest możliwe, co udowadnia autor przecież Stardew Valley, który w pojedynkę zrobił wszystko, od muzyki, po grafikę, gameplay. Co jest atakowane, Fantabia? Wow, czemu tu idzie Gandalf do mnie? Wracajcie, towarzysze, co tu się dzieje? Do broni. Czemu wy mnie tu atakujecie? Dobra, zabity. Pewnie się zrespawnuje znowu. Którędy on tutaj do mnie przyniósł? My patience is thinning, Casita. Extract the whereabouts of the summoning stone from Mandalf. Dobrze, dobrze. Jak wrzucić Mandalfa, żeby... Czemu oni... Macie. Podkręcę ich trochę.
sprawdź za 5 minut maila, podesłałem coś. Okidoki. Mam nadzieję, że uda mi się do tego czasu wymyślić, jak przejść tą planszę. Jest bardziej... Wow. Zmienił się w ducha. Dobra. Aha, no tak, bo nie mamy nie mamy do torturowania odpowiedniej osóbki. Więc możemy ich pozmieniać w straszne duchy. Ale to dobrze. Tu miałem wysadzić w powietrze ten brimstone, zobaczyć co tam się kryje. Pokaż jaki jesteś ogolony. Tada. Nie pierwszy, nie ostatni raz, kochani. Nie wiem skąd takie wielkie zaskoczenie, że jestem nagle ostrzyżony na lato. Wow, dużo większe łubudu niż myślałem. Jarajcie się. Nie chcą się... Wow, co to jest? Nowego szrajna znalazłem. No ładnie. Dziś bez pizzy? Jestem na diecie. Więc niestety, bez pizzy. So you can churn out more sentinels, if you so desire. Sentinel complete. Dobra, postawię więcej strażników. You've identified an artifact of workers. Tu i być może... Tu by się przydało więcej tych strażników. Kokasiorki znowu zaczyna brakować. Przydałaby się kapliczka. Tu są takie kapliczki w grze. Z nieskończoną kasą. I to jest przydatne, bo generuje, jak sama nazwa wskazuje, nieskończoną kasę. Sprawdźmy, jak silne są te dusze. Zakładam, że nie bardzo. Co? To się zrespawnował jako Mandalf Różowy? Serio? Nie wierzę. Which can be deployed to significant effect. In combat, they will let loose a stash of vials and flasks, buffing your minions. Pozbyć się tych zabezpieczeń. Mandalf Różowy. Herwon rzucił tajne sekstaśmy grunia, ja to przegapiłem. Ej, wielkie dzięki, Kulka, za suba, tak w ogóle, dopiero teraz zauważyłem, sorry, jestem ci strasznie zapatrzony w tę grę, strasznie się wciągnąłem. Dobra, rozwalajcie to. Ja, tam jest pełno neutralnych, fajnych stworów. Ej, jest babeczka. Trzeba tam wejść i tu przejąć. Ten gargules też jest fajny, tak przy okazji. Tylko nie mam za bardzo gdzie go postawić. No to weźmiemy jeszcze Sentinela jednego. Once constructed, it can be rotated to aim in different directions. Trochę złota znowu wykopiemy, bo nam się zaczyna kończyć. Czemu czarny grunio wydaje się wyglądać na dużo mądrzejszego niż białe grunio? Zastanawiamy się nad tym, odkąd mamy oba grunie. On nie tylko wydaje się być inteligentniejszy, on zdecydowanie jest inteligentniejszy od białego grunia. Nie mówcie o tym białemu gruniowi, bo może się obrazić za to. Ale tak, to jest fakt, że czarny grunio jest dużo sprytniejszy od tego białego. Nie wiemy dlaczego. Mają zupełnie inne charaktery i natury. I to jest jedyne wyjaśnienie. Tu bym zrobił Gold Vortex.
Jest taki fajny, specjalny przedmiot, który pozwala wykopywać złoto i je teleportować prosto do serca lochu. Dzięki czemu... Co się dzieje? Nasi walczą z bramami. Aha, dobra, nie ustoi tam ten vortex najwyraźniej. Wygląda, że go będą tam próbowali niszczyć. No nie fajnie. No dobra, rozwalę ich w miarę łatwo. Oni mają niski poziom doświadczenia, to można ich normalnie błyskawicami rozgromić. Zawsze mówiłem, że biały jest derpowaty. No bo jest, no to są fakty. Są rzeczy, których nie można ominąć po prostu, udając, że to nieprawda. Artefakt aktywowany. You've been blessed with permanent spirit workers. Sporo się tu dzieje. Z tego co widzę. To by się przydało rozwalić. Zniszczyć Mandalfa Różowego znowu. Ta plansza się tak ciągnie tylko i wyłącznie dlatego, że nie mamy w niej dostępu do portalu, do bramy. Brama pozwala przyzywać stwory. Tutaj nie mamy takiej możliwości. Tu niestety... Dobrze. Lej ich po mordach. Oj, zaklęcie. Nazwijcie drugi strażnik, piękny. Teraz ich złoją ostro. Więc tu musimy w tej planszy pracować tylko i wyłącznie z tym, co nam daje gra. Oj, ładnie. Nie ogarniam, co tu się dzieje. Dużo tego strasznie. Niestety, to jest... urok gier strategicznych, szczególnie tak złożonych. No i mapa jest bardzo duża, widać na minimapce, że dużo się dzieje, bo plansza jest naprawdę ekspansywna. A, udało się dla odmiany kogoś przejąć wreszcie, a nie zmienić go w ducha. Miła odmiana. Muszę poszukać więcej złota. Your creatures are in combat. Znowu. A Templar has been corrupted in your torture chamber. No dobrze, ci nasi strażnicy tutaj walczą. I tak dość ostro. Dają radę. Insufficient mana to cast that spell. Insufficient mana. Not enough mana. Okej. Okay. Tu jest kolejna brama, tu jest kolejna masa złota do wykopania. Kolejny plus, tak przy okazji. Defense built. O! Można zmieniać... Zapomniałem o tym, że można zmieniać więźniów w złoto. Co by nam się bardzo przydało. O, proszę. I teraz mogą go normalnie rozłupać. Podobno w kampanii jest też dużo innych sposobów na zdobywanie złota i wykorzystywanie tych statui. To jest bardzo fajne też. Można... wykorzystać trochę many na lepsze sposoby, ale tego gościa to ja chcę. On jest strasznie silny. No i teraz oni na nasze jednostki mogą rozkopywać te pomniki. Hej, hej, ten pracownik, o kurczę, ale mamy farta. Ten gościu, którego trzymam w dłoni,
nazywa się Dark Arryn. Bo to jest moja nagroda kickstarterowa. Mogłem sobie nazwać jednostkę i nazwałem ją Dark Arryn. One się randomowo nazywają. Ale fart, że na niego trafiliśmy. Pula nas jest naprawdę duża. Słuchajcie, easter egga z War for the Overworld. Jestem tam! Fantastycznie! Uciekł. Nie mogłem go nazwać Dark Arryn, bo jest tutaj jednostka, która się nazywa Arryn, więc musiałem zmienić Arryn na Arryn. Nawet podobny. Wielkie dzięki. Tylko w tej ankiecie oryginalnej była możliwość wybrania, jaka jednostka ma mieć to imię. I właśnie ja wybrałem tego Arryna. Żeby Arryn miał na imię Dark Arryn losowo z puli. Tylko okazuje się, że ostatecznie chyba... O, nie zrobili tego w taki sposób. Znowu Gandalf jest? No, silny gościu. Co tu się dzieje? Tego drugiego... Juggernauta by się przydało też zmienić w sali Torkur. Pięknie, to jest super silna jednostka. Po naszej stronie i będzie na pewno dobrze. Chciałbym trochę miksturek porobić, ale nie mamy laboratorium alchemicznego. Gdzie mamy roboli? 11. Strasznie powoli nas tutaj rozkopują. Dobra, musimy ruszyć w jakąś ofensywę, bo strasznie mało się tutaj dzieje, a strasznie dużo czasu nam to zabiera. To ja lecę na atak, bo jak nie będziemy atakować, to wreszcie nic nie zrobimy. Dość się nasiedzieliśmy. Jeszcze szybki zapis. Trzeba wreszcie coś przedsięwziąć. To tak. Stawiam tutaj flagę. Tu będziemy chcieli iść. I podnoszę wszystkie nasze ludki. Kto zginie, to ma problem. Nie mogę więcej podnieść. Moja rada jest taka, lepiej nie zgincie. Lepszej nie mam. Niosę sztandar tu troszkę bliżej. Spróbujemy zrobić rozpierduchę wielką. Przy okazji rzucę zaklęcie, żeby trochę wzmocnić nasze stwory. Planujesz recenzję Yooka-Laylee? Jeśli wyjdzie w tym tysiącleciu, to bardzo chętnie. Tęsknię trochę za takimi platformówkami w starym stylu rerowym. Jak najbardziej bym w to zagrał. Chciałbym zrecenzować. No, dobra, udało się, możemy spróbować zniszczyć teraz tę bramę. Ale cwaniaki postawili tutaj defensywę dość daleko. Ale brama zniszczona. Jeszcze jak jakiś imp tutaj podbiegnie. Pięknie. I z tej strony jeszcze. Mają wyrąbane na tą lawę, włażą w nią jak gdyby nigdy nic. Dobra. Udało się. Jest w porządku. Bawiłeś się kiedyś emulatorami uruchamianymi z konsoli PlayStation 2? Niestety nie. Nie miałem ochoty się bawić z takimi rzeczami. Kiedyś się zastanawiałem nad softmodowaniem PlayStation 2, ale ostatecznie nawet tego nigdy nie zrobiłem. Dalej trzymam gdzieś w zakładkach instrukcję do tego. Strasznie mi wyschło w gardle dzisiaj.
Pierwszy raz udało ci się na niego trafić? Pamiętam, jak kiedyś mówiłeś, że nie chce ci się wygenerować. Tak. Widziałem go wcześniej. Na jednym trailerze był ten Dark Archon pokazany. I wtedy go widziałem na tym trailerze, więc wiedziałem, że jest w grze. Ale mi się nie udało go wyczarować wcześniej chyba ani razu. Dopiero teraz, więc... Jest bardzo fajnie go wreszcie zobaczyć. O. Gubię się w tym interfejsie. Cholera, zginę. No, jest fajna jednostka. Bierze tym młotem wszystko rozwala. Skoro już tu są, to im pomogę to poniszczyć. Tu coś jest. Tam są neutralne jednostki w środku. My to chcemy. Trzeba będzie zbudować tylko następnego Underminera. Chyba je trzeba będzie jednak odwołać. Rico. Nie da się zrobić Ricola na walczącej jednostce. To gorzej. Dobra, to ich wyciągnę po prostu sztandarem. Bo nie chcę, żeby się tam cisnęli, jak nie wygrają. I Underminer. Odpalimy. Panienki. No elo. Chodźcie, pomogę wam. Czy to jest jeszcze miejsce w ogóle? Trzeba powiększyć troszkę nasze legowisko, bo nam się babeczki nie mieszczą. Dużo się dzieje na tej mapie. Fajna plansza. Wow, gdzie oni są? Tutaj. Ach nie, to nasi, Boże, już się wystraszyłem. Bardzo ładnie powiedziane na więzienie i więźniów. Dobra. Powoli widzę, dajemy radę, ale moje jednostki robią rozpierdziel, już w ogóle nie słuchają mnie. Czuję się na wszystko wyrąbane w tym momencie. Za to nienawidzę tego typu gier. Siadasz na 5 minut do mapy i mija godzina, no nie? A moim zdaniem warto, bo jest fantastyczna ta gra. A tak bliziutko! Jeszcze trochę! Nie, wracaj tu! Wracaj, muszę cię zniszczyć! Cholera. Są za silne, żeby je rozwalić po prostu piorunami. Muszę się tam dostać. Dobra, jadę ostateczną ofensywę w takim razie. Nie ma się co bawić. Takie kompletne, ostre jolo teraz pójdzie. Prosto na tą fortecę z lewej strony ekranu. Zobaczymy. No, domyślam się. Stawię tu 5 strażników. Dokopię sporo złota. Dorobię paru pracowników tymczasowo. Gdzie walczymy, kochani? Gdzie walczymy? Już najwyraźniej nigdzie. Żąpiś. Zrobiłem żąpiś. It's been one day since the last work-related accident occurred. A new record. Well done, Underlord. Nie. Dobrze mi idzie. Się zaklinował tutaj. Czy
Przyszedł już ktoś na naszą stronę. Dobra, przeszedł. Więc mogę tego fajnego sentinela tutaj przerzucić. I tego. Juggernauty są fajne. Super silne jednostki. Budują się sentinele. Timer Grunia nie jest popsuty. On nie liczy od początku live'a. Więc możliwe, że... O kurczę, ile kasy im potrzeba. Ha, nie mam tyle na wypłatę. O. Ja coś posprzedawać. Tawerna, żegnam. Jak cię nie chciałem. I tu... Complete. Teraz nas stać. Na szczęście. Mogę pousuwać te wszystkie komnaty, które nic nie robią, które przejęliśmy. A potem pomyśleć o pieniążkach dodatkowych z partnera. Są jakieś sekretne tunele. Więc postawię tutaj i tutaj po under my... O, to jest nieprzejęte. Nie, jest przejęty. Muszę zburzyć. Muszę po underminerze postawić. I zobaczymy, co dalej. A juggernaut has been corrupted in your torture chamber. Co tam się kryje? Tu nic nie ma. To na co są te tunele? Tu coś jest. Artefakt. Dobra. Chociaż tyle. Sekret. Ha, tam też był sekret. Dobra. To się podniósł przynajmniej jedno z głowy. Tak. Ha, on tu już walczy, no? On jeszcze nawet nie jest zbudowany do końca. Super. Zbudujcie. Ostatniego. I zaraz się rzucimy z ofensywą. Krasa dobrze. Co to za artefakty? Jeszcze są badane. You've identified an artifact of experience. Znowu możemy podnieść poziom doświadczenia. Fantastycznie. Dobra. To robię ostatni, już teraz na 100%, ostatni zapis. I lecimy z tym koksem. Do ataku. Po prostu tu najlepiej. Wszyscy strażnicy ruszyli do boju. Co silniejsze jednostki na pierwszy ogień, reszta powinna się pojawić po drodze. Aż 10 ich teraz mam, no nieźle. Ups, reszta 5 pewnie nieaktywna w ogóle. Mógłbym ich obudzić w sumie ręcznie. Ciebie. Leć, leć. No. Jest brama do niczego, fajnie. I idziemy. Tej siły już nie powstrzymacie. Kawie są różnie aktywne, zazwyczaj w nocy. Jak wszyscy śpią, to im się przypomina, żeby być aktywnymi. Okej,
Your minions are under attack. No niezły rozpierdzieć teraz dzieje. Ale chyba mamy przewagę, biorąc pod uwagę tego, ile jest jednostek. Zwalić tą bramę. Straciliśmy Juggernauta jednego. No nic, cena sławy. Czy jakoś tak. Tam Grandalf już na nas czekał w środku. No spokojnie. Dobra, kolejna brama rozwalona. Została nam już tylko jedna. Oczyśćmy ten śmietnik. I o ile tam jest złoto. Tu jest coś do rozwalenia Brimstone'em też. Ciekawe. Idzie dobrze. No, no to nie zostało nam nic innego, jak się przenieść na tę stronę i porozwalać tych gości. Your minions are fighting the enemy. Do ataku. Ten ucieka. Jaki down. Jeśli uciekasz downie. Your minions have entered battle. Dobra. Skonał. Barbarzyńca. Zrobimy ostatnią bramę, zobaczymy, co się stanie. Blem. Suitably thorough, Casita. That's the last of their gateways. Ja pierniczę, tam było pułapek. And this one seems impervious to attack. Co? Another of Manda's. Następna brama. Still, let them take nothing away from your swiftness in destroying the other gateways. Dobra, zabieramy stąd gościa. I gdzie się pojawiła ta ostatnia brama? Tu. Wyciśniemy tu, panowie i panie. Nie wiem, co tu zrobić. Your minions have entered battle. Behold, I am Gandalf the Exuberant Orange. Who goes there? Underlord, what are you attempting to achieve? I now command the power of spontaneous combustion. Bedazzled by the cleanliness of my robes. Keep your eyes on the fight, Casita. You have insufficient mana to cast that. Go po prostu przekuła, on umarł znowu. Don't come any closer. Your minions have entered battle. I co dalej? Prawda, nie wiem, co mam teraz zrobić. Jest dla mnie zbyt trudne. Ah.
9 poziom. No nieźle. No jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Spinął. To nie brzmi, co dalej? O cholera, ale się wkopali teraz. Extract the whereabouts of the summoning stone from Mandalf. Ale jak? Nie jest takie proste. Your minions are in combat. Marudny mentorzy. Dobra, wyciągam kogo się da stamtąd. Nie wiem co dalej, nie wiem co mam zrobić. Coś oczywistego mi musiało umknąć. A minion has died. Underminer complete. Jak nazwać ustępny przeciwnik? You are out of mana. Chodźcie, chodźcie panowie. Potrzebuję tego złota. Your minions are rebelling under lord. Aj, nie jest dobrze. Przejedź go samochodem. Your minions are under attack. The Empire's Huntress is a fierce ranged attacker who is adept at hunting the undead and is more resistant than most to beast attacks. Dobra, muszę tu coś zrobić, bo wszyscy mi tu giną. Prawie wszyscy mi już tu poginęli. No. Czyli jeszcze gorzej. Behold, I am Mandalf, the Ballerina Blue. Who goes there? A minion. Co ja mogę z nim zrobić? These aren't even proper colors. I now command the power of the peppered pig. Don't come any closer. I can't this realm. Your minions are under attack. Co ja mam z nim zrobić, żeby go pokonać? Not so easy to defeat, am I? Not enough mana. Don't let him lead you on a merry jig, Underlord. Serio, nie mam pojęcia, co mam z nim zrobić. A minion has died. Your prisoners at capacity, Underlord. Cholera, jasne, wszyscy giną. A ci jakoś utknęli ze złej strony, nie wierzę. Dobra, poddaję się. Trzeba zmienić taktykę, najwyraźniej. Zmiana planu. Nasi wrogowie się panoszą. Wróg na 10 poziomie, no to... To on się przyda nam za chwilę. Your prison cannot store any more captives. Your prisoners are rebelling. Because it is overcrowded. Your minions are fighting the enemy. Dobra, nie wiem co zrobić, żeby oni... Spróbujemy 3 Underminery. Underminer complete. Your Underminer is under attack. Wybuchaj!
wybuchło i nic nie zrobiło niestety. Tragedia. Your minions have entered battle. Wszystkiego zaczyna brakować. I dalej nie wiem, co zrobić, żeby przejść misję. Emerift complete. I am bound out the basket weave beige. Who goes there? Excellent. He's returned again. Your minions are under attack. Dobra, teraz zabijamy. You now command the power of the lightning rod. Your defense is under attack. Don't come any closer. I can guard this realm. Gdzie on jest teraz? Jesteś Rudolf. Ile raz rozpierdzielę wszystko? This is good exercise. Beats running around the radish patch. Run him into the ground, Underlord. Ach, leczy się. Fantastycznie. Tylko tego mi było potrzeba. W sumie fajna ta kampania. Jest stosunkowo trudna. Ember demon lost. Your minions are being attacked. You've discovered an artifact. Nie tego oczekiwałem w sumie, ale lepszy rydz niż nic. Podobno. Your defense is under attack. Find a way to make Mandalf reveal the location of the summoning stone. Ale jak mam to zrobić? Rozwaliłem już prawie wszystko na całej mapie. I dalej nie wiem jak. Your creatures are in combat. Jeszcze mogę poprowadzić ścieżkę tutaj. I zobaczyć, co się stanie. Czy coś tu jest może? Może jest. Your defense is under attack. Your minions fight the enemy. Jakieś pomysły? Bo ja jestem w kropce, szczerze mówiąc. Nie spotkałem się nigdy z taką misją ani w Dungeon Keeperze, ani nawet w War for the Overworld. Myślałem, że można go na przykład pokonać i może do sali tortur wysłać, ale on znika, jak tylko się go pokona. Your minions are being attacked. O-o. Dobra. Robi się powoli niebezpiecznie. Zbliżają się do nas tam do lochu. Your minions fight the enemy. Artifact activated. I też nic nie ma. Jest ten obszar do przejęcia. Your defense is under attack. Spróbujmy. Sala treningowa wroga. Your minions are in combat.
fuck. Ale też nieźle widzę. Ciężko. Szczególnie bez bramy wejściowej. Your defense is under attack. Cholera jasna, chyba to przegram, jak dalej pójdzie. Coś tam rozwalają powoli. Ale kiepsko. Your defense is under attack. You have insufficient mana to cast that spell. Your minions have entered battle. Jeszcze jest tutaj coś, ale tu też jest cała masa. W czym ta misja jest wyjątkowa? Dopiero dołączyłem do streama. Jest wyjątkowa w tym, że nie da się pokonać bossa. Za każdym razem się odradza i trzeba znaleźć inną metodę, żeby go pokonać, i nie mam bladego pojęcia, jaka jest ta metoda. Się całkowicie zagubiony po raz pierwszy. To i kiepsko. Your minions are fighting the enemy. Your minions are fighting the enemy. Co, udało się? No, prawie. Powiedzmy. You have insufficient mana to cast. A firebreather has been corrupted in your torture chamber. Przejmij cały teren, aby nie miał się gdzie odrodzić. Też tego nie mogę zrobić, bo to jest pole siłowe dookoła miejsca, w którym się spawnuje, i nie mogę tam nawet iść. Nic nie mogę z tym zrobić. Myślałem, że go wrzucę do sali tortur, ale nie da się, bo nie umiera, tylko się teleportuje. Jeszcze się z czymś takim zupełnie nigdy nie spotkałem. Ale będę się czuł albo bardzo głupio, albo bardzo... bardzo mądrze, jak przejdę tą misję. Zadanie moje jest zmusić Mandalfa, żeby powiedział mi, gdzie jest kamień przywoływacza. Tylko za każdym razem, jak zabijam Mandalfa, to się odradza. Najpierw był Mandalf szary, potem był Mandalf biały, potem był Mandalf różowy, potem był Mandalf pomarańczowy. Teraz jest chyba... nie wiem, jakiś. I nie chcę się przestać odradzać. Co mnie doprowadza do wszewskiej pasji. I tutaj
Też tylko artefakt. Your minions are in combat. Zaczyna mi to mocno doskwierać. Nie mam na niego żadnego spela. Próbowałem na niego rzucać guild, żeby może mu dać pieniążków trochę, może by się przekabacił, ale nie da się na niego rzucić guild. Co mnie nieziemsko wkurza. My patience is thinning, Casita. So is mine. Extract the whereabouts of the summoning stone from Mandalf. Your minions are under attack. I w sumie nie wiem, co zrobić. Próbuję odkryć, co się tylko da na mapie. Ale już mi się też kończą miejsca do odkrywania, niestety, na mapce. I kończą się też pomysły. Nie ma żadnej dodatkowej pomocy ani rad, nic, tylko to, co jest na ekranie. Your creatures are in combat. The Fellow Jasper, kolejna inwentaryzacja Nessa prawdopodobnie w środę. Zapraszam już teraz. Mało to konkretne określenie, wiem, ale nie wiem jeszcze dokładnie o której. Prawdopodobnie późnym popołudniem, tak jak w ostatnie dwa odcinki. Nie to mieliście. Your minions have entered battle. To mieliście rozwalić. To jest najważniejsze dla mnie teraz. Żeby rozwalić to. Do ataku. Nie biegnijcie tak szybko. Chcę was w bezpieczne miejsce odstawić. Się za dużo dzieje. Your minions fight the enemy. Tego gościa na 10 levelu sobie pożyczę. Jakiś konkurs, żeby wygrać w WFTO jest. Jest. Tylko chcę najpierw przejść przynajmniej jedną planżę. Jak to zrobię, to już ogłaszam. Chociaż były te bossowe kreatury odblokowane, ale nie da się w tej planszy, niestety. Tu jest znowu kolejna komnata pełna strasznych rzeczy. O, tu jest złoto przynajmniej dodatkowe. Mam nadzieję, że jest go tam jakoś tak dużo. Serio nie wiem, co dalej. Nawet nie wiem, gdzie jest Mandalf, bo on gdzieś tam poszedł się przespać i teraz nie umiem go znaleźć. Jego legowisko jest już dawno rozwalone. Nie widzę go w więzieniu. To jest jakaś ładna paniusia. Nie paniusia. Paniusia? Nie wiem, co to jest. Tyle dobrze. Nie wiem, gdzie jest Grandalf, nie wiem, co się dzieje. Jestem cały dazed and confused. Mandalf. Jeśli ten Mandalf się teleportuje, to musi do tego czerpać z jakiegoś źródła moc. Może jak się znajdzie to źródło lub zniszczy, to przestanie się teleportować i go pokonasz. No, to jest dobra rozkmina. Podejrzewam właśnie, że coś takiego gdzieś na mapie musi być. Rzecz w tym, że nawet nie wiem, gdzie zacząć szukać. Ale dobra, jeszcze jedno podejście. Spróbuję tu rozwalić. Tam są jakieś neutralne stwory, one by mi się bardzo przydały. Pułapki tu są nadal. Jakby mi się udało te stwory zdobyć, to by była super pomoc. Nie bądź tak. Tędy nie uciekniesz przecież.
O cholera. I 10 level. To się nazmieniało. No nie. Akurat to miałem nadzieję, że w sumie... O cholera. Bardzo źle, bardzo źle. Mogłem zapisać. Dobra. Pozbyć się sztandaru. Za późno, ale... Time to pay your minions, Underlord, for all their hard work. Dobra, uciekajcie, jak będziecie mieć okazję. Chyba nic nie ugramy. Tam coś jeszcze jest. Co to jest za komnata? Tu się muszę dostać. Dobra, to jednak jedziemy YOLO. Już teraz nie ma wyjścia. Może jeszcze zrobię zapis na wszelki wypadek. Może to jest misja na śledzenie i trzeba zobaczyć, gdzie Mandelf idzie i mu nie przeszkadzać. No troszkę już na to za późno na tym etapie. Wtedy już kompletnie spartoliłem pod tym względem. Lećcie. Rozwalajcie co się da. Szkoda, że kurde atakujecie bramę zamiast faktycznych rzeczy, które mogłyby pomóc w jakikolwiek sposób. Za mało many, żeby wyleczyć stwora. To się udało w ostatniej chwili. Wkurza mnie, że rozwalają tutaj zamiast... Trzeba pozamiatane teraz. Your minions are in combat. You have insufficient mana to cast that spell. Dobra, nie da rady. Wycofajcie się, panowie. I uciekajcie. Muszę gdzie indziej dać flagę. Zmusi do ucieczki. Wow, udało się! To jednak wracamy, 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 wracamy. O cholera, ale nagły zwrot akcji. Well done, Casita. You have gathered all the neutral units in this round. Mamy potężną jednostkę. Może coś się uda dla nas. Nagły zwrot akcji w ostatniej chwili. I to są wszystkie neutralne jednostki. To co jest tutaj? Neutralne jednostki. Tu jesteś! Chędożony. Tam cię szukać. Co to jest? Skarbiec. Pusty w dodatku. A to jest pusty skarbiec. Niedobrze. No ale możemy następnego Underminera tutaj postawić. No to musimy postawić następny sztandar tutaj i spróbować złapać znowu Grandalfa. Sorry kochani, mam wrażenie, że jestem tak zaaferowany grą, że w ogóle nie zwracam na was uwagi. Dawno się tak w coś nie wciągnąłem jak w to. Zresztą strasznie trudno mi się gra na PC-cie i...
i czyta jednocześnie, bo muszę na dwa osobne monitory zerkać. Mam przez to duże problemy z ogarnięciem rozgrywki. Gralas, właśnie obejrzałem Super Robin Hooda, tyle pięknych wspomnień. Mam nadzieję, że będzie więcej Super Robin Hooda na Arendotiu prędzej czy później. Chciałbym może kiedyś wyzwanie zrobić? Z Super Robin Hooda? To by było fajne. No widzę, że Grunia znowu w Szkocji jest, bez cały za mgłą. Przycięło. Tu się udało przejąć. A ci gdzie idą? Oni są obrażeni na mnie. Idzie Grandalf znowu. Mandark. Jak mu tam? Znowu zginął, oczywiście. I nie wiem co dalej. Zginie. Zniknie. Gdyby chociaż dało się go, kurczę, wrzucić do... Jakbym mógł go wziąć, rzucić do więzienia. To by było tyle. O! Chyba się udało! Nie! Straszyliście mi impa. Bierz go do więzienia. Bierz go do więzienia. Łap go do więzienia. Cholera, chyba za późno. Nie, dobrze. Chyba się udało. Nareszcie. Może trzeba go było tyle razy rozwalić. Terence. No. Nareszcie się udało. Chyba wreszcie przejdziemy misję. Nareszcie. O, będę mógł porozdawać trochę gierek. Aż się tak cicho zrobiło nagle. Dajesz Mandalf. Powiedz mi wszystko. Chodźcie, panienki, pomóżcie tutaj. Nie, panienki nie chcą mi pomóc. O, ta panienka mi pomoże, super. Mam nadzieję. It's the dirt. I ate the dirt. That's why I did it. He did what exactly? Co trzeba było zrobić dokładnie? No więc ostatecznie trzeba go było zabić na naszym terytorium, żeby nasi pracownicy mogli go zabrać i wrzucić do więzienia, zanim się zregeneruje, i wrzucić go do sali tortur, żeby go torturować, żeby powiedział nam, gdzie jest karmi. Landlord, this is not the information we require. Is that everything? Can I go now? Dobrze. Cześć, paniusia. All right. The summoning stone. You want the stone. It's in the road. Road. Well done, Underlord. Let us proceed to road. Or you may remain a while and expand your dungeon. No, pierwsza misja za nami. Hej! Hej, przyszedł na naszą stronę. Fajnie. Mandalf the Basket Weave Beige. Okidoki, udało się. Zapiszę sobie. Na potem. Koniec levelu pierwszego. I mogę użyć na nim Blood Money, żeby przejść do następnej planszy. Zrobione. O, zamieniłem go w złoto!
A ciki wyskoczyły, super. Trudne to było. Nie spodziewałem się. Excellent work, Casita. Wow. Murkmud gurgles in submission. And you have added a golden wizard to your collection. More importantly, the location of the summoning stone is ours. Sorry, podjarałem się, bo dodali taki fajny ekran końcowy. Tego nie było wcześniej. Przynajmniej nie jak grałem. Ale fajnie. Dobra, możemy teraz poświęcić parę minut, żeby rozdać gierkę pierwszą. Jak to zrobimy dzisiaj, kochani? Wrzucić ją po prostu na czat, kto pierwszy, ten lepszy, na pożarcie. Czy macie jakiś ciekawszy pomysł? Dobra. Druga misja odblokowana. Mina Archona mówi wszystko. Sorry, ja po prostu uwielbiam tę grę. Od razu jak się wciskam. Zrób losowanie. Chcecie losowanie? To możemy. Trzeba zrobić konkurs krótki. Czemu nie? Jeżeli uważacie, że tak będzie uczciwiej, to zróbmy to właśnie tak. Rutyny chat. Muszę odpalić, żeby móc zrobić. Rzuć za siebie jak weselny bukiet. Zgadywanka. Tak, tak będzie zgadywanka. Dobra. Już muszę wymyślić. O, będzie trudne. Hu, hu, hu. Dobra, uwaga. Znaczy, nie będzie trudne, jak ktoś będzie wiedział dobrą odpowiedź, to pewnie ten się zaraz podzieli nią z całą resztą, ale pytanie konkursowe brzmi jednym słowem i zaczynając od dużej litery. Jak nazywała się firma, która wyprodukowała pierwszego Dungeon Keepera? Z dużej litery proszę jednym słowem, bo nasz program do rafli bierze pod uwagę wielkość znaków, więc dam wam parę minut, żeby się z tym zapoznać. Ja w międzyczasie zobaczę, co tu jeszcze jest w menu. Co to jest? Welcome home, Underlord. O, fajnie. To jest fajna opcja. Jest obie kampanie i ta podstawowa, która jest tutaj. I ta bonusowa mają taką opcję, która nazywa się Home Realm. Welcome home, gdzie można sobie wejść do domku i się trochę pobawić. Ja sobie się z dwie minuty pobawię w tym Home Realm i za chwilę rozwiążemy. Welcome back to your home realm, where you may train and reflect on your conquests. Fajny ten home realm. Tutaj widzę taki biały piaskowiec jest. Increase and decrease the level of spawning of enemies, currently level 1, spawn a wave of enemies sand, grant 10,000 gold. Cwane, więc można sobie klikać na różne rzeczy, żeby dostawać różne bonusy, to jest w złoto. A w sumie, mogłem wam pokazać inne rzeczy w tym czasie, czemu nie, save and quit. Na przykład chętnie zobaczę, co się zmieniło w trybie wieloosobowym. Nowe mapki, jak mówiłem, można dociągać ze Steam Workshopu. Wow, cycuchy tu są. Mask of the Betrayer. Bardzo interesujące plansze. Są jakieś duże. Są fajne. Wow. Spróbujmy tej. I tak, możemy sobie wybrać temat. Zrobiło się ich dużo. I worker theme. Prison architect. Jest jakiś bonus. Jacko worker. Christmas worker. Jest temat świąteczny też? Chyba nie. Sprawdźmy, zobaczmy na chwilkę tą planszę. A, cześć Grunio. I zobaczymy za chwilę. Poczekam jeszcze parę minut,
Fajny schemat, podoba mi się. No i nasze Mikołaje. Ho, ho, ho. Co tu mamy? Mamy same portale, mało miejsca na komnat, bardzo interesująca mapa. Cała masa rzeczy do przejęcia. No i mamy naszego przeciwnika, który ma zupełnie inne serce lochu niż nasze. Bardzo ładna mapa. Podobają mi się te takie... ładne artystycznie. Dobra, słuchajcie. Trzeba czas najwyższy skończyć. Rozdam od razu obie gry. Bo czemu nie? O, gdzie Grunio włazi? Grunio! Rozwaliłeś domek teraz. Coś ty zrobił. Dobra. Okidoki. To czas na rozwiązanie. Od razu wyślę zwycięzcom kody na grę. Dwie. A potem trzecią rozdamy osobno pod koniec. Przecież która to już godzina? Boże, jak już późno. Ja w ogóle nie wiem, nie wiedziałem, ile czasu już zleciało. Dwie godzinki. No, ładnie. Dobrze, dobrze. Uwaga, uwaga. To może powinienem to w sumie wrzucić na ekran, żeby było uczciwie. Uwaga, czekajcie, dodam okno. Window capture. O. Więc tu widać nasz 88 prawidłowych zgłoszeń z prawidłową odpowiedzią jest. Powiększę to trochę. Zaraz wylosuję dwóch zwycięzców. I zaraz wyślę im prywatną wiadomość i dostaną swoje kody. Przy dobrej zabawie czas szybko leci, no żebyście wiedzieli. Uwaga, pierwszy zwycięzca... Konrad! Hej, kurczę, Konrad, gratki. To do ciebie się odezwę potem osobno, po live streamie w takim razie. Pierwszy nasz zwycięzca, Konrad Elite, czyli sellout, nasz shoutboxowy. I czas na drugiego zwycięzcę, kochani. Drugim zwycięzcą jest... Ratatata! Hero przez 3 ry. Ustawione. No zawsze jest ustawione przecież. Spróbuję napisać do Hero. No elo. Zobaczymy, czy będzie. Sellout zawsze i wszędzie. Zobaczymy, czy Hero jest jeszcze z nami. No elo odpisał. Więc jest jeszcze z nami. Wysyłam mu kod Steam. I załatwione. Zresztą do Konrada też od razu mogę. Skoro już jest, gracy wszystkim. Uwaga, uwaga, daj też trzeci kod. Chcecie też ten trzeci kod? Mogę dać też ten trzeci kod od razu, czemu nie? Proszę, Konrad, twój kod też już poleciał. Ten trzeci kod jest niepewny, kochani. Na pewno coś odblokowuje, tylko nikt nie wie co. Zaraz rozlosuję też trzeci kod w takim razie, jeżeli go tylko znajdę. Ratatata, muszę go znaleźć, bo go mam osobno, bo nie myślałem, nie byłem pewien, czy go... Nie wiem, co to będzie, ale jedziemy w takim razie. Wybieramy trzeciego zwycięzcę, tak? Ten niepewny wrzuć na czat. Bo nawet nie będę wiedział, co to było i czy działało. Więc wybieram trzeciego zwycięzcę, uwaga. Marcinu, 1, 2, 3, 4, czy jesteś tutaj z nami? Co to za status w tym nowym oknie? Rosyjski, to jest radziecka technologia, ma 40 lat i działa, tak jak wszystko co radzieckie.
No wszystko jest zrobione ze Stalina. Jest wiecznie żywe. Masz platynę z GTA 3? Oczywiście. Marcinu, czy jesteś jeszcze z nami? Może go nie ma? Sprawdzę na liście. Jak go nie ma, to niestety. My. Jest na liście. A to Lenin jest wiecznie żywy? A nie jest? Czekaj, Lenin jest wiecznie żywy. Co się stało ze Stalinem? O cholera. Nie ma go, najwyraźniej. I co dalej? Nie ma Marcina, to nie możemy się dowiedzieć. To jedziemy w takim razie z następnym zwycięzcą, skoro Marcina nie ma. Uwa, liczę do 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No nie ma najwyraźniej. W takim razie próbujemy dalej. Losuję następnego. Uwaga. Klik. Mikrocezja. Czy jesteś tutaj z nami? Halo, halo? Czy jesteś w studiu? Wszyscy kochani, którzy piszecie teraz Bullfrog, jest już zamknięta. Nie da się już odpowiedzieć. Tym bardziej, że odpowiedź jest na ekranie. Więc nie da się niestety już dołączyć. O, proszę, znalazło się. Znalazł się zwycięzca. Więc już szeptam. Masz tu kod na coś. Nie wiem, co to jest. Może to być War for the Overworld. Jedyne, co musisz nam powiedzieć, to co ci się odblokowało, tak w zasadzie, bo nas to wszystkich bardzo ciekawi. Uwaga, uwaga, puszczam kodzik drogą szeptową. I sam jestem ciekaw. A nam pokażesz całą tą listę? Znaczy listę ludzi, którzy się załapali? Czemu? Jest długa. Dobra. Za późno. Chcecie jeszcze jakieś kody? Czekajcie, zaraz znajdę jakieś kody, porozdajemy jeszcze. Nagrody pocieszenia. Zobaczę, czy jeszcze jakieś mam. Kod na Trojana, no, na Steama, kod na Trojana. Co ja tu mam? Kody niespodzianki, kochani. Następny kod niespodzianka. Nie wiem, co na nich jest, ale powinny działać. To jedziemy. Następny zwycięzca. Z prawidłowych odpowiedzi. Patrycjusz, czy jesteś tutaj dzisiaj z nami? Widziałem cię przed chwilką dosłownie. Więc ja ci coś wysyłam, a ty mi musisz powiedzieć, co to było. Zobaczymy. To już na 100% nie są kody na War for the Overworld, to wam mogę zagwarantować. Wow, i Dark Alchemy też podsyła kod. Więc uwaga, uwaga, Patrycjusz, musisz nam powiedzieć, co to jest, bo ja nie wiem. Jedziemy. Wziąłbym udział, ale losowej gry nie chcę, żeby nie zaśmiecać biblioteki Steam, jeśli gra by mi nie pasowała. No w sumie. Zobaczysz, może mam coś jeszcze na bundlu, w sensie na handel bundle. Chociaż w sumie zazwyczaj wszystkie te gry przekazuję ludziom na bieżąco, więc... Był kod na Cusacka w seksownej bieliźnie. No nieźle. Czy mam jeszcze jakieś klucze?
keys. Kurczę, chyba wszystko już jest. Coś tu niby jeszcze jest. Zobaczymy, uwaga. Kod na Tomb Raider Underworld podobno. Zobaczmy. Uwaga, uwaga, kod na Tomb Raider Underworld idzie do Reshiriama. Jesteś Reshiriam? Widzę cię, jesteś Reshiriam. Uwaga, idzie, idzie, idzie. Dobra, zrobimy następny konkurs, żeby było trudniej. Mam dwa egzemplarze najwyraźniej armii Kroga na Goga. Dobra. I teraz nowe pytanie konkursowe, żeby nie było tak łatwo. Kto chce armii Kroga na Goga, może wziąć udział. Pytanie konkursowe teraz brzmi... Pytanie konkursowe brzmi... Wow, dostałem jeszcze jeden kod do rozdania od... Zaorisha. Pytanie konkursowe brzmi, jak nazywa się poprzednik armii Kroga, czyli jego inspiracja. Jedziemy. Kto chce dostać Chotogog? Jak ktoś chce mi porzucić klucz do rozdania, to jasne. Idą już zwycięzcy, kochanie. Znaczy, kochanie, co? Kochani. Co ja mam z tym kochanie ostatnio? Może otworzę okno, żeby było widać, że faktycznie... A. Już oszukałem w sumie. Jak zawsze jednym słowem, kochani. I jedziemy. Ileż my tu dzisiaj szczęścia! Każde szczęście dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. Jak wysłać szept? Trzeba im wstać ukośnik, W... A, tyle kodów, ja tutaj nie ogarniam tego wszystkiego już powoli. Dobra. Kochani, dzięki Dark Alchemy za kod, ale niech to już będzie ostatni, bo będę siedział cały wieczór i rozdawał ludziom kody. Zbiór uczestników. Pamiętajcie, że to będą kody na GOG, nie na Steam. Co jest samo w sobie dość ważne. Bo to będzie nie działa. Działa, tylko nie na tej usłudze. Rozdaję ostatnie cztery rzeczy w takim razie. Dwa armii Krogi. Euro Truck Simulator 2 i Stanley Parable, z tego co widzę. Zacznij rozdawać rockbandy. Oj, Damian jeszcze podesłał jeden. Dobra, rozrobimy 5. Niech będzie. Okej. Okay. Czas najwyższy skończyć. I wybieramy zwycięzców. Oczywiście prawidłową odpowiedzią był Neverhood, a wygrał w gogowego armii Kroga Devil 991500. Nie, 1,50. 991,50. Tak, o, Devil. Jeżeli jesteś z nami, to pojaw się tutaj, żebym mógł ci powiedzieć, że dostajesz pierwszy kod. Jest jeszcze drugi kod, spokojnie. Mam dwa egzemplarze. Teraz drugi zwycięzca się również... O, proszę, jest. Nie jestem pewien, jak wyglądał...
link, na którym się wykorzystuje kody, ale podrzucam prawdopodobnie, jak nie, będziesz musiał sobie znaleźć sam. Uwaga, leci pierwszy. Więc Devil dostał swój kod. I druga osoba to będzie Emanuelus. Szanowny Emanuelusie, czy jesteś z nami? Uhu, mówi Emanuelus, więc jest z nami, więc podsyłam mu szeptem. I robimy trzeci, ostatni konkurs, uwaga. Żyt. Teraz trzy gry. Euro Truck Simulator, Stanley Parable i Borealis. Trzeba to rozdać, podesłane mi przez ludziska. I ostatnie pytanie konkursowe. Będzie trudne. Jak się nazywa siostra Grunia pana Kawi? Ha. Jednym słowem, z dużej litery. Muzyka idealna. Ale poszło komentarzy nagle. O cholera. I zrobimy tak. Zwycięzca sobie wybierze, którą z tych trzech gier chce. Potem drugi zwycięzca wybierze, którą z tych dwóch pozostałych chce. I ostatni zwycięzca dostanie to, co zostanie. Tak chyba będzie najuczciwiej. Przynajmniej jedna osoba powinna być zadowolona. Dobijemy do 100? 91. Dobijmy do 100. Wololo. Wololo. 92. No, 93. Jeszcze trochę. Zamykam, jak będzie 100. Dajecie. Jak ma na imię dzidzia pan Kawia? Jest 99. Setka! Zamykam otwartą linię, kochani. I jedziemy. Pierwszy zwycięzca. Dawid S. 7267. Tak strasznie chciałeś coś wygrać, więc proszę, powiedz mi, czy chcesz Euro Truck Simulator, Stanley Parable czy Borealis? Ezio Dynamit. Nie wiem, co do mnie piszesz. Dawaj, Dawid, pan szef, powiedz mi. Wyprosiłeś od wszechmocnego... Ale ja nie mam komputera. To po co brałeś udział? Możesz się zrzec nagrody i może wygrać ktoś inny, jak chcesz. Powiedz tylko słowo. Czyli co, zrzekasz się nagrody w takim razie? Zrzekam się. Okej. Okay. Dzięki. Bardzo, bardzo miło, że zrobiłeś taką honorową rzecz mimo wszystko. Więc jedziemy dalej. Hiro już wygrał, więc niestety. Cortex 1221. Cortex 1221. Czy jesteś z nami? Wybierz sobie z między Euro Truck Simulator, Stanley Parable i Borealis.
jedną z trzech gier, szefie. Poproszę euro. Nie ma sprawy. Kodzik już do ciebie idzie. To jest kodzik podesłany przez jednego z użytkowników, więc nie gwarantuję w 100%, że działa. To samo dotyczy dwóch pozostałych, o tym już wspominałem wcześniej. Trzymam kciuki, żeby zaskoczył. Teraz losujemy dwie pozostałe. Zostało Stanley Parable i Borealis. Uwaga! Brazar! Czy jest łysy z Brazarsa? Dzięki, działa, wielkie jeszcze raz. Dzięki dla osoby, która go podesłała. Kto to był? Dark Alchemy bodajże? Więc wielkie dzięki. Brazars, Brazars. Czy jesteś tutaj z nami? Jest. Mówi i się chyba nam nie obraża. Wybierz Stanley Parable bądź Borealis? A może to jest Brazar jak Bazar? Chyba niegrzecznie tak się naigrywać z czyjegoś nika. Przez jedno Z i przez A. Przepraszam. Ja nie, ja dałem Stanleya. Okej. Okay. Kto... Okej. Okay. Borealis jest od Damiana. Już jestem cały skonfundowany. Okej, okay, więc Brazar chce Borealis. Nie ma sprawy. Wysyłam kodzik. Dostałeś go szeptem. I wybieramy ostatniego zwycięzcę, na pewno Q-Zak wygra, jak zawsze. Ale co, trzeba napisać wykrzyknik drop? Tak, wykrzyknik drop trzeba. Trzeba napisać wykrzyknik dzidzia. Zaorisz podesłał Eurotrack Simulatora. Okej. Okay. Został Stanley Parable. Fenomenalna gra. Uwaga! Wygra... Rozkminator! Nasz lokalny troll, Rozkminatorze. Ry. O, zyky, my, iny, a, ty, o, ry. Czy jesteś z nami? Czy już sobie poszedłeś? Rafał. A jak mi znikł szept? O. Jak mi przypomnisz, co wygrałaś, to ci postaram się go odzyskać, ale szczerze mówiąc, to nie wiem, co dalej. Jak ci znikł szept. Trzeba było sobie skopiować. Ustalimy co dalej, spokojnie. Rozkminator, podsyłam ci w takim razie parabole o Stanleyu. Nie mów, że masz peceta. Dzięki za klucze, Damian, ale chyba starczy na dzisiaj. Rozdałem zdecydowanie dużo więcej rzeczy, niż się spodziewałem. Podesłałem linka. Kodzik, nie linka. Kodzik, na kodzika. Co wygrała mikrocesia? Jak mi przypomnicie, to może uda mi się odzyskać kod na to, co wygrała. Chyba, że sama pamiętam. Chyba, że nie wiedzieliśmy, co to było. Kurczę. Musiałem sobie przewinąć streama. War for the Overworld wygrała. Tak? Który... Dobra, to zrobimy tak. Okej. Okay. Rozwiążemy sytuację. Dam coś innego. Ach, wygrała ten tajemniczy kod, o którym nikt nic nie wiedział. Okej. Okay. To zrobimy tak. Wysyłam ci w szepcie mikrocesia maila. Napisz na tego maila wiadomość. Tylko tym razem skopiuj link, proszę. Tak, skopiuj sobie link, napisz mi maila na tego maila i ja odnajdę dla ciebie ten kod i ci go wyślę jeszcze raz na maile, ok? Więc przesyłam go natychmiastowo teraz. Ktoś tu faktycznie podrzucił teraz GTA 5 na Steama? Co tu się dzieje? A będzie Badrac czy coś takiego. Nie, Badrac, o fuj. A teraz się da usuwać z biblioteki GTA. Tak, na szczęście. Uff.
Też chciałeś strollować i dać mu badrac. Dobra, kochani, dzięki. Masę kodów rozdaliśmy. Mam jeszcze trochę, na przyszłość będą ja, 100%. Ty masz trochę? No, Cusack też ma trochę, widzę. Trzy strony kodów. Więc proszę o tego maila. Dostałem pierwsze zdjęcia druku. Ale fajnie wygląda. Dostałem pierwsze zdjęcia druku 3D obudowy do automatu. Ale śliczne. Drukuje się, ale to fantastycznie wygląda. Ja was kręcę. Wygląda naprawdę super jakość. Jestem zaskoczony. Wow, pokaż. Mogę pokazać jedno zdjęcie. Musi coś zostać na przyszłość, żeby było z czego filmy kręcić. Ale jedno chyba mogę pokazać. Pokaż świniaka Mlemerel. Tak wygląda w tym momencie komponent. Te takie tańsze druki 3D, one są zawsze takie poszarpane na krawędziach. To wygląda naprawdę ślicznie. No teraz się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć całość. Piękna sprawa. Dobra. Więcej na ten temat już wkrótce. Wracajmy do tematu. Ja chcę wrócić jeszcze na chwilkę chociaż do tego War for the Overworld. Co to wydrukowane było? To było bok małego automatu do gier. Mam nadzieję, że będzie fantastyczny. Chciałem zobaczyć przynajmniej fragment tej drugiej misji, jak się zaczyna w War for the Overworld, a potem się pożegnamy, bo już kurczę, strasznie długo. Wysłałam. O, dobrze, mam twojego maila. Zaraz po livestreamie odszukam ten kod zaginiony i postaram ci się go wysłać. Jedziemy. Road. The route by which the House Magnanimous once transported gold to the Empire. Chcę zobaczyć tylko chociaż fragment tego. This was destroyed to dissuade invaders. But we are invaders from below. Here we shall find the summoning stone. Będzie biały, czy pomalujesz? Tego jeszcze nie wiem. Chcę zobaczyć najpierw, jak to się będzie na żywo prezentować i potem będziemy decydować o tym, co zrobić dalej. To jest mój pierwszy kontakt z drukiem 3D na taką skalę. Na następną okazję będę miał kodzik do rozdania na Outlast od Delo.pl. Thank you! Welcome to Road. Ten lektor to musi być Clarkson. To jest weteran, Richard Reading się bodajże nazywa. Jest weteran narracji. The Duke destroyed it after the Emperor's defeat to the Underlord Oberon. But the ancient underground pathway remains intact and is home to many ancient Festian artifacts. Fajne jest to rozszerzenie. One of them contains the summoning stone of the Dużo nowych rzeczy dodali. Secure and claim each altar, so your minions may unlock the artifacts. Nie opłaca się malować druku 3D, łatwiej kupić inny kolor filamentu. Znaczy ja w sumie myślałem bardziej o tym, nie żeby malować de facto, tylko żeby naklejać oczywiście, kupić sobie takie naklejki. Jak się kiedyś na automatach robiło i tak przeozdobić. To cross lava, you can use the volcanic bridge spell instead of spending gold on stone bridges. You cannot claim the road here. It is protected by a powerful defensive charm. The stench of Mandalf the Gold lingers on. But his gateway charm does not reach as far. So you may now use underworld and beast gateways till your heart is content. O, dobra. Your vaults cannot store any more gold. Let's go. Plus jest taki, że możemy teraz używać tych komnat, które były wcześniej zablokowane, bo magia Mandalfa już na nas nie oddziałowuje, bo zamieniliśmy go w złoto. E
TM Kura, tak, dodatek do War for the Overworld jest za darmo dla wszystkich, którzy kupili wersję pudełkową, kickstartowali, bądź kupili grę w okolicach premiery, z tego, co kojarzę. No. Więc jest bardzo miło ze strony autorów, że większość... Dla większości graczy dodatek jest po prostu za darmo. To jest super sprawa. Można też kupić taką folię ze wzorem, jaki sobie zrobisz i okleisz. No mniej więcej o czymś takim myślałem. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, bo jestem gimbusem. Ale no mniej więcej o coś takiego mi chodziło oczywiście. Ile misji zawiera w sobie ten dodatek? Chciałbym powiedzieć, że 4 albo 5. Z tego co wiem, to każda jest teraz dłuższa i tam są jakieś plot twisty po drodze, tak jak w tym ostatnim. Był taki nie jeden plot twist. To było całkiem przyzwoite. Dobra, już sobie otworzymy portal. You have claimed a gateway. Jakiś artefakt już na dzień dobry. No zaraz go wezmę. Zmlemuję go, dokładnie. Są jakieś czanderki. No miałem tylko rozpocząć, bo widzę, że mi się zaczyna live i tak psuć. Zaczynam gubić klatki. Normalka na moim internecie po tyle czasu. Dobra, więc będziemy kończyć, kochanie. Grałbym do rana. Z tym internetem nie bardzo mogę i tak. Dropuje framesy. Się klatki nazywa. Dropuje klatki, lepiej. Ale na pocieszenie wracamy jutro o 14 w kolejnym odcinku tej innej gry, która nikogo nie obchodzi. Dropowania klatek. Dropowania klatek. Kiza będzie dropował crate'y, a ja będę dropował klatki jutro na GTA 5 o 14. O, Marcin się pojawił. Cześć Marcin, 1, 2, 3, 4. Trochę za późno. Gdzie byłeś, gdy byłeś zwycięzcą? Wydrukuję ci lepszy net. No i w ogóle to właśnie Kusakowi możecie podziękować za druk 3D. On się tym dla nas zajmuje. Jestem mu cholernie wdzięczny za to. Wydrukujesz mi mlem? O, drukowany mlem. Drukujcie mi słowo mlem. Okej, mamy Syntyspen, tylko nie ma żadnych do odblokowania rzeczy znowu. Co tu zbudujemy? Tu coś jest. Miałem kończyć. Mówiłeś, że masz jakieś kodziki do rozdania? No mam. Bo Marcinu wygrał i upadł net jak wygrał. Wysłałbym mu coś, jak coś masz. Zobaczmy, co tu masz. Wydrukujcie mi wątrobę. Au. Znajdzie się coś ciekawego. Na Steama? Może być na Steama, ale Steam chyba najlepiej. Bardziej uniwersalnie. Da się to sortować według mnie? Chyba nie. Chociaż tam jest sort by na samej górze, nie? Nie, jest. Dobra, przejdę trochę przez listę. Jeszcze tu powiększę. I zobaczymy. Dobra, nie, naprawdę kończę, bo nie skończę wreszcie. Zapiszę sobie. Ko level drugi, było fajnie, ale zaniedbuję swoje obowiązki. Nawet na czat nie patrzę przez tę grę.
jest za fajna. Ja wiem, że może nie wygląda z perspektywy obserwatora, ale uwierzcie mi. No ja coś fajnego, jakiś badrac. Szczerze to dużo tutaj już tego nie ma na Steama. Mam... Czekaj, co to jest? Nie piszę mi całej gry tutaj. Jak ty... O, co ja kliknąłem. Jak ty nie masz, to ja coś porzucę. Populus do, od Origina. Nieee... To ja coś znajdę. Mam... Magicka i Crusader Kings 2. Masz? Na Steama? Na Steama klucz jeden. To jest połączony taki? Tak, tak, jest połączony. Crusader Kings 2 i Magicka. No to podrzuć mi go. Dobrze. Brzyd. Porzucam. No elo. To czekaj, to whisperować komu? Marcinu 1, 2, 3, 4. Whisper... Nie, nie, wusy. A, w... Marcinu... 1, 2, 3, 4. Tak jest. Kiuzak ci porzuci kodzik, nie zgub go. Bo już jeden kodzik zaginął. Dobra. Kończymy, bo jest późno. A już tu streamuję prawie 3 godziny, 2,5 godziny. Jutro się widzimy o 14, kochani, na GTA. Trevor będzie pokazywał pytonga jak zawsze, więc nie możecie tego przegapić. W niedzielę to samo, w przyszłym tygodniu Rock Bandy, w piątek prawdopodobnie, więc bądźcie. W środę prawdopodobnie kolejna inwentaryzacja NES-a. No, pan Archon, to ja wchodzę, a ty kończysz? Boże, ile ja te razy w życiu słyszałem od kobiet. No. Czy to już wszystko? Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale mnie rozproszył, mówiąc o swoim wchodzeniu i kończeniu Wormów. Więc widzimy się jutro, Grunie już poszły spać. Dzięki, że byliście na live streamie z Heart of Gold. Moja wstępna ocena jest bardzo pozytywna tego rozszerzenia. Trzyma poziom. Pozytywna z plusem? Pozytywna z minusem, bo ten silnik tej gry jest dalej dość przeciętny. I widzimy się jutro na GTA, mam nadzieję. To trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia. To wysłałeś? No, Kiuzak wysłał. Szeptem. Zrobił tak pst. Sam widziałem. No. Dobrej nocy wam życzę. Pa, pa. Pan Dzidzia. Pan Kawia.